Jadąc dziś do pracy, rozmyślałem, o czym to ja po południu felieton nagram. Polityka męczy, obyczaje zniesmaczają, a kościoła mam już powyżej dziurki w dupie. I gdy byłem skłonny zrobić sobie dzień przerwy, o mało nie rozjechałem dzisiejszego tematu. Otóż dzielny przedstawiciel policji drogowej, regiment Białystok, wyskoczył z krzaków z suszarką w jednej i lizakiem w drugiej ręce. Był tak przejęty, że pokazując mi, gdzie mam zjechać, zamiast lizaka użył suszarki. No ale to szczegół, chyba nie oczekiwałem w tym miejscu geniusza. Ale grzeczny za to był. Może dlatego, że młody jeszcze. Powiedział ładnie dzień dobry i pokazał okienko w tym swoim pomierniku, gdzie jak wół stało 74 km na godzinę. Uśmiechnąłem się, odpowiadając grzecznie na dzień dobry i zapytałem, to już zatrzymujecie za przekroczenie 4 km na godzinę? Nie 4, a 24. Jest pan, panie kierowco, w obszarze zabudowanym. Jak zabudowanym? Toż już jakiś czas temu minąłem tabliczkę miasta przekreśloną na czerwono, a znaku ograniczenia prędkości do 50 nie widziałem. I nie zobaczy pan, bo takiego tu nie ma. Ale widzę, że chyba na egzamin ponowny będę musiał pana skierować, bo ze znajomością przepisów krucho i krucho. Co to jest obszar zabudowany? Obszar zabudowany, melduje posłusznie, to teren usytuowany wzdłuż drogi, na którym zrealizowana została zabudowa miejska, wiejska lub przemysłowa. Oczywiście na potrzebę chwili poleciałem tekstem jak z misia, choć wiedziałem, że tylko białe tablice z konturem zabudowań oznaczają teren zabudowany. Chyba spodobało mu się, bo nawet nie mrugnął, myślę, może nie będzie mandatu, i odpowiedział. No, a my stoimy pod... pod zakładem blacharsko-lakierniczym. Czyli zabudową przemysłową? Bingo! 300 zł i 4 punkty karne. Przyjmuje pan? No, a jak powiem, że nie, to uniknę płacenia? W 100% nie. I w efekcie końcowym zapłaci pan więcej, bo sąd dorzuci jeszcze swoje koszty. No to przyjmuję. No, ale mam jeszcze jedno pytanie, o ile mogę, a pan się nie obrazi. O, słucham uprzejmie. A nie jest tak, że panowie to musicie być w trakcie tych pomiarów widoczni dla kierowców? I radiowóz również? Bo ja odniosłem wrażenie, że pan to do mnie mierzył z ukrycia. Policjant tylko czekał na to pytanie, uśmiechnął się popłaczliwie i wyjaśnił. Proszę pana, gdybym ja nie był widoczny, to pan by mnie rozjechał. Logiczne, nie? A co do radiowozu, priorytetem jest bezpieczeństwo, więc zaparkowaliśmy z dala od szosy, żeby nikt weń przypadkowo nie wjechał. Czy takie wyjaśnienie pana satysfakcjonuje? Kiwnąłem głową. Obydwaj zdawaliśmy sobie sprawę, że gramy w starą i znaną grę w policjanta i pirata i wcale nie chodzi o prewencję czy poprawę bezpieczeństwa. W tym miejscu droga była prosta, o doskonałej widoczności, a do tego oświetlona pięknym wrześniowym słońcem. I ja i pan policjant wiedzieliśmy, że to wszystko to ściema i polowanie na frajera, którym ostatecznie w tej grze okazałem się ja. Cóż, może następnym razem ja wygram, tylko muszę być bardziej czujny. Aha, byłbym zapomniał. Wiecie może, dlaczego pieniądze za ten mandat mam przelać do Izby Skarbowej w Opolu, skoro zdarzenie miało miejsce w jurysdykcji Komendy Miejskiej w Białymstoku?
Serio. Nie zmyślam. A czy wiecie, że przestępca wraca na miejsce zbrodni? Tak stało się i ze mną. Coś mnie gniotło, coś nie pasowało. To niemożliwe, aby ja, stary driver, sałaciarz przecież, przewalił beztrosko 24 km na godzinę. Zaczynałem rozkminiać i rozkminiłem. Ale o tym w nowym filmie, który, jak znam życie, stanie się początkiem kolejnej mojej serii. Zaciekawieni? O, myślę.